Witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie mega wielki zestaw rakiet, nie cylindrycznych, tylko po prostu sferycznych, tudzież po prostu z kulistych, jak to woli to nazywać, które dostałem od widza Blancika. Przeserdecznie dziękuję i pozdrawiam. Takie rakiety naprawdę są wyjątkowe, są naprawdę stare, mają około 10 lat. Tak przynajmniej wnioskuję. Są przeogromne, chyba jedne z największych rakiet, jakie ja u siebie na kanale testowałem. Naprawdę musiałem mieć mega daleko kamerę, żeby objęła po prostu te efekty. Tu jest tak standardowo, jak nagrywam jakieś u mnie efekty i tak dalej, znaczy jakieś produkty, to patrzcie się, jakie te rakiety są przeogromne. Naprawdę mega. Te kule tak samo. Naprawdę przetestuję sobie dwa efekty, bo aż rakiet mi szkoda, chyba nigdy więcej ich nie odpalę. To są na pamiątkę, kosztują około 30 zł za paczkę 6 sztuk, więc nie wydaje się mi to jakąś mega wygórowaną ceną. Tutaj importerem jest Tomaszek, nie mam tu zbyt wielu informacji, na rakietach tak samo, nie? Więc może sobie odpakujmy, wyciągnijmy dwie takie rakiety. Tutaj mam już, o, weźmiemy sobie srebrną oraz niebieską. Jakoś tak, po prostu. Tu jest taka folika trzeszcząca, więc to sobie odłóżmy na boki. Co do samej rakietek, jakoś bardzo wysoka. Kijki grube, mocne, takie stabilne, naprawdę fajne. Oj, światełko mi się pokiwało, bo walnęłem tym długim kijem. No i ogólnie zatyczki dosyć lekko wchodzą, wychodzą, za co plus, bo dosyć sporo rakiet ma z tym problemy. I może Was pewnie ciekawi, co jest pod taką kulą. To i tak efektu nie zmieni, a jestem ciekawy, więc ciekawość sobie zaspokoimy. I zobaczymy, czy tam coś jest, czy to jest po prostu jakiś taki pic na wodę. Zresztą potrzebuję nożyczek. Czekajcie, żeby odpakować, znaczy to nawet nie jest odpakowanie rakiety, tylko po prostu to rozciąć. Okej, proszę bardzo. Już zaraz się przekonamy. O nie, to nie jest pic na wodę. Naprawdę na tej rakiecie jest normalna szelka. Wow, nie spodziewałem. Myślałem się, że to jakieś puste będzie, a twarde nie ma szans, żeby to wgiąć. No, można po tym wnioskować, że efekt zapowiada się naprawdę konkretnie. Nic nie pozostało nam, jak to przetestować. Jeszcze raz przeserdeczne pozdrowienia dla Blencika. Będą dwie perspektywy, dlatego że są tylko dwie rakiety. No to nic, lecimy z testowaniem. Nie umiesz zacząć nagrywać? Będzie, kurde, zablokował telefon. Nie, no. Dobra, druga próba, jeszcze im brat uwalił telefon na ziemię. Można, panie, odpalać tą rakietę? Chodź, panie, odpalasz? Panie, będzie nie... Ej! Głuchy jesteś, bo chciałeś odpalać. No ja ogólnie wam powiem, że kurde się zepsuła druga kamerka, nie wziąłem do niej karty SD. No i żeś dotknąłeś zapalniczki i zepsułeś. A masz inną? Mam. Niepotrzebna. Jeszcze źle? Zesuń się, Bartek, ty. Ej, odsuń się stamtąd. Srebrna. Ło! O kurna! Ja pierniczę! Więc ludzie, chyba będzie tylko jedna perspektywa. Tamta była przepiękna, teraz leci niebieska. Mam nadzieję, że też się ładnie nagra. Rakiety jak na razie wypadają przeepicko. Dasz mi taką na Sylwestra? Nie. No bo po pijaku jeszcze odpalić ci w zęba. Odsuń się! Z dupy odpalić. Nie. Ole wzlot. Nie, to... mistrzostwo. Patrzcie. Ale powiem tak. Perfekty lepsze. No chyba twoja. Nie, to jest po prostu rakiety przepiękne. Także witam Was serdecznie na podsumowaniu tych jakże prestiżowych rakiet. Bo naprawdę tutaj nie mam żadnych pytań co do ich efektów. I bez żadnej wątpliwości mogę stwierdzić, że są to rakiety bardzo prestiżowe, jak to jest modne w tych czasach opowiadane. Także w ogóle bardzo wysoko je oceniam pod względem efektu, jakości, wykonania, wyglądu. To po prostu rakiety idealne, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Zobaczcie w ogóle, jakie pięknie wszystko wykonane. W ogóle nawet nie wiem, nie zwróciłem tego na to uwagi przy przedstawieniu produktu, ale teraz jak tak patrzę na ten cały zestaw, no to faktycznie jest taki ładnie wykonany, z dbałością i tak dalej. No pod upływem lat, no też ten kartonik powyginał troszkę tu i ówdzie, ale wszystko zachowało naprawdę jakość. Także no zestaw jak za cenę 30 zł, no wszystko w tym zestawie jest prestiżowe poza ceną, no bo cena nie jest wcale wysoka jak za takie piękne efekty.
No odpaliłem tylko dwie, bo po prostu aż mi szkoda więcej ich testować i te dwie i tak zrobiły cudo. Biała, z białym czubkiem, efekt glitteringu to w ogóle taki glittering, chyba żaden, nie wiem, czy jakakolwiek wyrzutnia, czy jakakolwiek inna rakieta ma tak dobry glittering jak ta rakieta. Ogólnie te rakiety to są chyba 1,75 cala, mają te główki, czyli no jak szeleczki na przykład cylindryczne, nie są mniejsze od 2 calówek, no ale wiecie, no w końcu to są rakiety takie nieprofesjonalne. Więc ode mnie mają taką... Aha, jeszcze do drugiego efektu. To drugi efekt też był bardzo, bardzo ładny. Taki spokojny, ciągnął się aż prawie do samej ziemi i naprawdę, no był przeogromny. I nie dość, że rakiety bardzo wysoko lecą, zresztą słyszeliście jak to i do ostatniego momentu, jak już prawie opadało, wybuchały. No, no po prostu idealne wykonanie. Tak mi się te rakiety spodobały, że aż no nie mam pytań. No oczywiście importer Tomaszek, tu macie cenę. Patrzcie jaka z tyłu ładna poligrafia, tu jest pewnie znaczek jakiegoś importera starego, ale to nieważne. Także ja im daję ocenę 9 z plusem na 10. Jakby leciały minimalnie wyżej, byłaby 10. Myślę, że teraz nie uda wam się raczej żadnych lepszych rakiet kupić jak za około 29-30 zł. Jeżeli byście gdzieś je na jakimś bazarku widzieli, naprawdę polecam, bardzo ładne efekty. I ogólnie to byłoby na tyle w tym filmiku. Przepraszam, że były tylko dwa efekty, no ale normalnie takie stare rakiety sprzed 10 lat zestawię też dla potomnych, żeby zobaczyć jakie to kiedyś były super prawdziwe fajerwerki, jak już w ogóle w amatorskiej pirotechnice nie będzie niczego konkretnego. No, także ja już się z wami definitywnie żegnam i widzimy się w kolejnych filmikach. Nie zapomnijcie też swojej opinii o tych rakietach napisać w komentarzu.